20 maja w poniedziałek, w drugie święto zesłania Ducha Świętego. Witam Was, drodzy, i bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania słów dzisiejszej Ewangelii, którą czytam u Ewangelisty Jana w 4 rozdziale od 19 wersetu. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: Wiem, że nadejdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On nadejdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: Ja, którym mówię z Tobą, jestem Nim. Drodzy, wiecie, jedną z tych rzeczy, którą najbardziej lubię w byciu księdzem, może to tak trochę dziwnie zabrzmi, ale jest właśnie czas, kiedy mogę siąść przy filiżance kawy, ale nie w biurze, kiedy trzeba wypełniać dokumenty, zajmować się jakimiś projektami czy sprawami administracyjnymi, ale filiżanka kawa wypita z drugim człowiekiem, kiedy można spotkać drugiego człowieka, obojętnie czy to kawa czy herbata, kiedy można z człowiekiem rozmawiać, kiedy można wsłuchiwać się w jego historię, kiedy jest przestrzeń do tego, by słuchać go i by on mógł posłuchać nas o życiu, o sprawach zwyczajnych, o sprawach trudnych, ale też o tym, jak przeżywamy naszą relację z Bogiem, jak my rozumiemy wiarę, jak my rozumiemy drogę pójścia za Jezusem Chrystusem. I chcę Wam powiedzieć, że dla mnie przynajmniej te spotkania są jednymi z najcenniejszych, bo to spotkanie, kiedy mogę sam, patrząc na drugiego człowieka, uczyć się na nowo poznawania Boga i na nowo doznawać tej łaski kroczenia za Jezusem Chrystusem. I ta nasza dzisiejsza historia jest właśnie taką historią. Historią zwykłego spotkania, chociaż nie przy filiżance kawy czy przy filiżance herbaty, bo najprawdopodobniej przy kubku wody prosto zaczerpniętej ze studni. To jest historią, w której jest dużo otwartości, jest wiele pytań, jest wiele niejasności ze strony kobiety, ale też otwartość na wsłuchiwanie się w to, co ma jej do powiedzenia ten obcy, ten, który przyszedł, ten, który siadł, ten, którego historii nie znała, ten, który pokazuje jej, jak na nowo może przeżywać drogę. I wiemy, że później ta kobieta, choć jej życie nie zmieni się, ta kobieta tak naprawdę będzie żyła już nową nadzieją i na nowo będzie myślała o swojej drodze wyznawania Bogu czci, jak oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie, wtedy, kiedy w życiu spotkało się już Jezusa Chrystusa. I drodzy, życzę Wam, chciałem powiedzieć wielkanocny poranek, ale zawsze niestety mylę się jakoś tutaj w ten poniedziałek zesłania Ducha Świętego, byście mieli jak najwięcej takich spotkań. Spotkań, które będą odmieniały Wasze życie. Spotkań, które będą pozwalały Wam na nowo nabierać nadziei, na nowo wyzwalać się ze skorupy, którą jako ludzie zawsze próbujemy tworzyć i na nowo uczyć się, że prawdziwa droga to droga poznawania Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Zbawiciela, jako Mesjasza. Droga, która uczy nas, jak poznawać i oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Życzę Wam tego w poniedziałek zesłania Ducha Świętego. Zostańcie z Bogiem.